Oto trzy powody, dlaczego dziecko ma problemy, aby utrzymać porządek w swoim pokoju. Po pierwsze, sprzątasz za dziecko, więc nie miało kiedy się tego nauczyć. Po drugie, mówisz do niego, idź posprzątaj w swoim pokoju, ale każesz, aby robiło coś, czemu go nigdy mu nie pokazałeś, więc robi to według swoich własnych norm. I po trzecie, przychodzi do Was ktoś, kto robi to za dziecko, a nie potrafi z tymi osobami współpracować.